3 duże imprezy hokejowe w ciągu najbliższych miesięcy w Sosnowcu. To na stadionie zimowym w ArcelorMittal Parku odbędą się turniej niepodległości, Mistrzostwa Świata do lat 18, no i to co najważniejsze, czyli prekwalifikacje olimpijskie. Paweł Jędrusik. To w Sosnowcu okaże się, czy reprezentacja Polski w hokeju na lodzie po latach wystąpi w zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech w 2026 roku. Będzie nam miło tutaj zagościć, zagrać przed tą publicznością. Bardzo dobry obiekt, miałem okazję tutaj występować kilka razy na lodzie, więc zaplecze też jest bogate, odnowa biologiczna, wszystko co zawodnicy potrzebują jest na najwyższym poziomie. W turnieju prekwalifikacyjnym wystąpią oprócz Polaków reprezentacje 3 innych krajów, Korei, Ukrainy oraz 3 drużyny, która zostanie dopiero wyłoniona. Gramy o to, by wejść do 12 najlepszych drużyn na świecie, tak? My gramy o 4 dodatkowe miejsca, bo z klucza wchodzi 8 federacji według rankingu, a my się właśnie o 3 miejsca plus gospodarz będziemy rywalizować, by się zakwalifikować. A to nie wszystko, bo oprócz prekwalifikacji olimpijskich w Sosnowcu odbędą się też turniej niepodległości i Mistrzostwa Świata do lat 18. Dzieje się to, o czym w Sosnowcu marzono. Pewnie każdy kibic i nie tylko kibic marzył od dziesiątków lat, a dzisiaj się to dzieje, że wielkie międzynarodowe imprezy różnych dyscyplin sportu dzieją się na naszych oczach. Kwalifikacje olimpijskie odbędą się w lutym przyszłego roku.